1 marca 1888 roku wieczór. Wróciłem do domu przed chwilą. Widziałem się z manią. Przez cały tydzień, w ciągu którego nie widziałem jej, zdawało mi się, że jestem nią bardzo zajęty. Tęskniłem za spotkaniami, jakie się były przerwały. Czasami nasuwała się pamięci jej ładna główka. Spotkałem się z nią dziś przypadkowo i przekonałem się, że ta sympatyjka przerwie się wkrótce. Nie zrobiła bowiem Maniusia tego, co robi kobieta, jakiej się nie widziało długo. Nie wzbudziła żadnego żywszego afektu. Wypadałoby opowiedzieć historią tej miłostki. Zobaczyłem Maniusię w czasie Bożego Narodzenia. Podobała mi się, a dumna jej postawa wstrzymywała mnie od energicznego szastania się. Widziałem ją później kilka jeszcze razy, z coraz życzliwszym uśmiechem na pąsowych wargach. Bałem się jej trochę, troszkę szanowałem jej młodość, gdyż ma lat 17. Wreszcie pewnego pięknego wieczora spotkałem ją samą na chmielnej. Przyłączyłem się, przybiłem, jak to mówią. Okazało się, że jest bardzo wesołą, żywą, dowcipną, że jest czymś w guście nauczycielki, że prenumeruje książki. Mieszka na zgodzie numer 5 że zobaczy się ze mną na zajutrz, na Marszałkowskiej. Dnia następnego spotkaliśmy się. Chodziliśmy na ulicę Świętojerską po sprawunki. Następnego dnia spotkaliśmy się na przeskoku, przewybornej do ronde X w uliczce. Chodzili pod rękę na Kruczą, na Złotą, na kilkadziesiąt ulic bez celu, nie mogąc się nagadać o wszystkich rzeczach i niektórych innych. Gdy powracaliśmy na zgodę, pozwoliła wyprowadzić się na schody mieszkania i wycałować oczy, usta, włosy. Prześliczne włosy, pachnące jak ogromny bukiet górskich kwiatów, zapachem nie dającym się opisać. Gdy się ją całuje, mruczy jak kot, lecz nie broni się wcale. Następnego dnia poszła o czwartej do katedry świętego Jana na pasję. Zabawna to była wędrówka. Kilkanaście razy zbliżaliśmy się do drzwi kościoła, i zawsze jakaś ważna kwestia odprowadzała nas na kanonię. Tam szukaliśmy na próżno jednego z moich kolegów po ciemnych schodach. Szukanie trwało godzin dwie. Całować takie usta, co odczuwają pocałunek jako pocałunek, nawet nie jak pocałunek kochanka dziwna to i upajająca rozkosz. Walka zsunęła się, trzeba było zdjąć kapelusz, rozpinać futerko, zapinać stanik. Dziwne zresztą tajemnice toaletowe naprawiać, popsute przez nazbyt serdeczne całusy. Gdy otulałem ją moim futrem i patrzałem na śliczną młodą główkę, namiętnie tulącą się do mnie, przychodziło mi na myśl uparte, niezgłuszone nawet warem krwi pytanie. Czy jestem w stanie pokochać Cię? Pisałem jej ćwiczenie pod tytułem Proza i Poezja, a z karteczki, jaką otrzymałem z tytułem i sposobem pisania tej rozprawki, wywnioskowałem, że umie pisać poprawnie po polsku. Takich trzeba czynników, by wywołać we mnie choć trochę idealniejszą sympatię do ślicznej panienki. Oprócz brutalnych marzeń nie doznaję nic, nie kocham już nikogo przywiązaniem i sympatią. Jutro, 2 marca, imieniny pani Heleny, posłałem bilet wizytowy z literami ZPI. Z naszej miłości, z rysy zapisanego papieru, z przysiąg, zaklęć, obietnic zostały trzy konwencjonalne litery. Wydaje mi się, że jestem starym sceptykiem, nawet cynikiem, rozpatrującym z uśmiechem litości pogrzebane kwiatki młodości. <laughs> o jakżem stary. Otwieram pudełko pamiątek i rzucają się w oczy paczki listów, pukle włosów. Włosy te wydają się należącymi do trupa. W dotknięciu samym do nich jest magiczna siła przypomnienia dzika i brutalna. A słodka i dysząca namiętnością bez krańców, z załamań cienia na ścianach pustego pokoju wysuwa się ta twarz niezapomniana z ramą czarnych bujnych włosów, z cieniem na błękitnych tęczówkach, od którego zamierała dusza. Zapomnieć niepodobna. Pamiętać nie warto, a nikogo nie chce serce kochać. 3 marca. Sobota. W przyszłą środę byłem po raz pierwszy na lekcji u rzemieślników. Edzio eu z pomocą zacnego P uformował kółeczko rzemieślnicze, gdzie on, Jaś N i ja dawać będziemy bezpłatne lekcje. Zebrania urządzają się w domu tapicera J. Jest to człowiek lat pod 50 mający. Sam on jest jednym z uczniów. Córka jego, panienka osiemnastoletnia, jest drugim uczniem. Dwóch czeladników introligatorów, a reszta uczniowie i czeladnicy innych rzemiosł. Szczupłość mieszkania pozwala zbierać się nie więcej jak dziesięciu osobom. Edzio wykłada gramatykę i literaturę polską, jaś arytmetykę i ja historię polską od Sejmu czteroletniego, gdyż tak życzyli sobie sami uczący się. Ponieważ w środę zebrali się w liczbie czterech zaledwie, nie rozpocząłem lekcji, lecz przeczytałem broszurę o obronie czynnej i skarbie narodowym. Stary jest ostrożny, młodsi, zapaleni i energiczni. Stary zaopiniował, że rzemieślnicy składać obiecują po 10 groszy tygodniowo, gdyż dawniej już o skarbie narodowym słyszeli. O, gdybyś mnie na chwilę nawiedziła wiara, że to co robię, będzie zadatkiem lepszego jutra. Słyszę, słyszę, zawsze to przeklęte. Udajesz sam. Łudzisz się. 4 marca, niedziela. Ślicznie, cudownie śpiewa Skowron, Krakowiaki. Nikt tego po nim powtórzyć by nie potrafił. Najcudowniejsza fala sopranu przelewa się w nieskończenie artystyczne i naturalistycznie proste formy Krakowiaka. Skowron śpiewa tak, jak śpiewa każdy parobczak nad Wisłą. Trafia w ton chłopski całym zasobem, całą masą cudów głosu. Jakiego mógłby mu zazdrościć myszuga, robiąc Krakowiaka coś szopenowskiego, coś grotgerowskiego, coś duszącego strasznym płaczem, jakimś łkającym niepozwalam, jakimś jakimś wichrem żalu. Gdy skończy śpiewać, widzisz łzy we wszystkich oczach. Zaczyna pianissimo, jakimś smutnym uśmiechem. Wzlatuje naraz na niebotyczne wyżyny Jak orzeł i sypie kaskady łez Te spadają jak kłęby dymu Po szczeblach westchnień I jak tumany na łąkach Wisły Rozsnuwają się w dalekie, dalekie Da, Dana Dziewczyna konała Jeszcze się pytała Czy na tamtym świecie Krakusy będziecie Da, Dana Matuś, moja, matuś, wydaj mię za niego, bo mi się podoba sukmana u niego. Krakusy, krakusy, ej, wy polski dzieci, za wami niejedna panienka poleci. Da, dana, za wami wdowa polecieć gotowa. Da, dana. Czemu tak serdecznie nas wzrusza? z kowron chłopskimi motywy. Ach, bo to tak nasze, tak nieodłącznie nasze, gdy się z chłopskiej piersi wydrze, a takie cudowne i takie serdeczne i takie krakowskie i takie nasze. Melodia ta unosi się nad tobą, jak sen przepiękny. Skowron te krakowiaki, ich przygrywki, interpretacje, samo wymawianie wyrazów podsłuchał na łąkach i polach, stąd śpiew jego przesiąknięty jest jakby wsią, powietrzem ukochanym, mgłą poranka, szumem żyta, szmerem fal naszej Wisły. Stąd ten dziwny czar i nieutulone złudzenie. To tam, u nas, tak się śpiewa. 4 marca, niedziela 1888 rok. Spotkałem się dziś z Wandą. Dawno, bardzo, bo ze trzy miesiące nie oddawałem szwaczkom warszawskim tego, co im się należy. To też napady krwi, nie dające mi myśleć przytomnie. Wanda obiecała mi jutro ucztę miłosną u Jasia, a ja dzisiaj wyprawiłem jej ucztę. Wypiła dwie szklanki kawy i zjadła pół cukierni ciastek. Ma jadowicie namiętne oczy, a należy do tych szwaczek wymagających za miłość tylko kawy. Najmilszą z miłych rzeczy jest mając 20 groszy w kieszeni, zasiąść w kąciku kanapy w cukierni na złotej, owinąć się futrem, popijać czarną kawę po obiedzie, którego się nie jadło, i czytać świeże, sobotnie, jeszcze ciepłe dzienniki. Wprawdzie dalszy ciąg szerokiej, pisanej przepysznym stylem rozprawy Bema echa mesjanistyczne. Profesor potrząsnął torbą swej wiedzy, to też nie znać na tej pracy śladów piwa. Okoński daje dramat na tle socjalistycznym Aurelii Wiszar. Już czuć maczugę w pierwszej scenie. Jak dobrze zrobił, że to drukuje. Ślicznym artystycznie pismem stał się tygodnik ilustrowany. Dzisiejszy numer poświęcony pamięci mojego drogiego Chopina. Czcić Chopina jest lepiej niż czcić Byrona lub Schopenhauera. A Prus, jak się przyznaje w dzisiejszej kronice, obchodzi smutny tryumf. Bank ratunkowy chyli się ku ruinie. Dziwny człowiek ten Prus. Wielki artysta i psycholog, i filozof, i dobry człowiek, a tak nie czuły na nerwy jedne. Te biedne nerwy, co się zrywają do ciśnięcia mu w twarz łez narodu, z których on filozoficznie się śmieje. On nie da grosza na narodowy skarb i umrze jeden może nieskalanym i najlepszym organicznikiem. Będzie wierzył do końca, że Polacy zdołają przerobić się na ludzi, jego szkicu programu. Czego chce właściwie, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jest oponentem wszędzie i zawsze, gdzie pragnie się zamanifestować, iskierka choćby narodowego życia. Praca organiczna ma jeszcze jedną siłę bojującą w Prusie. Świętochowski zamilkł społecznie, Dygasiński psy bada, a przegląd tygodniowy wydaje wszystko, co daje organiczny zysk. Leopardi i Szewczenko uderzają czasami w tę miedzianą strunę rozpaczy gorzkiej i spokojnej, jak uśmiech trupa. Uderzenia chłopskiej ręki Ukraińca bodaj czy nie brzmią strasznie niż te kościste, suche, straszne wibracje dusznych tonów włoskiego garbusa. Jak ciężko wyrywać się musiała z piersi Szewczenki ta skarga i śmiech, a może, Boże, radzisz się, panów? Jak rządzić światem? 7 marca, Środa 1888 rok. Nasze złote, serdeczne, nieocenione, kochane sąsiadki. Będziemy musieli wkrótce opuścić, gdyż zbliżają się egzaminy. Musimy więc rozejść się z Wackiem na jakiś czas, nająć osobne mieszkania i wziąć się do roboty. Ja dziś idę na lekcję do robotników. Musiałem też szukać odpowiedniej podręcznej historii. Najlepiej nadaje się do moich celów Chociszewski. Tego jednak nigdzie dostać nie mogłem. Ponieważ nasze pannusie znają się z kimś z księgarni wendy, udaliśmy się więc do nich z rekomendacją. Panna Zofia dała bilecik do jakiegoś faceta. Czy z tego co będzie? Paprocki, Zenewald, Arts, Orgelbrand nie chcą sprzedawać. Jaś N. za pośrednictwem Państwa B zgromadził siedmioro dzieci, którym kółko nasze daje lekcje bezpłatne. Jaś N. arytmetyki, Wacek geografii Polski i historii polskiej, Michałowski polskiego, Tadeusz geografii powszechnej, Edzio Eu religii, ja ruskiego. Państwo B. dają na ten cel swe mieszkanie. Wacek i Jaś kupili tablice do arytmetyki, Wacek porobił mapy. Każdy z nas ma po dwie godziny tygodniowo. A rozkład jest taki, że lekcje dzieci będą mieć codziennie. Będzie to robota stała i konsekwentna. 8 marca, czwartek 1888 rok. Miałem wczoraj lekcję u tapicerów. Będę tam prowadził historię naszą porozbiorową. Musiałem więc wczoraj uczynić wstęp. Uczyniłem na podstawie bobrzyńskiego pogląd na przeszłość do 1773 roku. Dzieliłem historię na trzy epoki. Do roku 1240, do końca XV stulecia i do 1773. Wskazywałem na punkta zwrotne i charakteryzowałem przystępnie każdą z epok. Mówiłem w ciągu dwóch godzin. Słuchaczów miałem siedmiu. Tapicer nasz w resursie rzemieślniczej wypalił mowę do młodych, nawołując ich do kupienia się i uczenia w ten sposób, jak to on rozpoczął. Gdybyż nasze usiłowania wydały owoce. Gdyby choć rozpoczęły to zbliżenie się warstw, to zjednoczenie się, to solidaryzowanie się, to demokratyczne zatarcie różnic, tę uczciwą dobę, gdzie naród ducha się tworzy, naród jedności, naród patriotyzmu. W tym brzasku leży płomyczek mały, z którego może wybuchnie huragan płomieni. My, nauczyciele rzemieślniczy, mamy zamiar zgromadzenie urządzić i wydać dla siebie pewne obowiązujące przepisy: jak się tłumaczyć w razie wykrycia, jak postępować, jak uczyć, itd. Dziś miałem lekcję u dzieci Jasia. Było ich zaledwie czworo. Idzie dobrze. Wytrwałość wytrwałość, wytrwałość. Byłem w prosektorium. Preparowałem coś, jakieś muskulusy subscapularisy, ale niewiele zapamiętałem z tego, gdyż byłem znużony wczorajszą nocą. Wczoraj Wacek przyniósł wódki. Trochę upiliśmy się i pojechali we trzech ze stachem, tam, skąd anioły odlatują stróże, oczy zakrywszy skrzydłami białymi. Wacek na bielanach, ja pod czterdziestym czwartym. Fe, brud, obrzydliwość. Zdaje mi się, że mam na sobie jakąś Obrzydliwą skórę, z której nie mogę się wysunąć. 9 marca, piątek, 1888 rok. Deszcz pada od rana, wsiąka w zaspy śniegu. Unosi się w postaci grubej, ciężkiej, nieprzejrzanej mgły wszędzie. ta i te maleńkie kropelki deszczu zakradają się wszędzie, aż do szpiku kości. Nie możesz się przed nimi ukryć nawet w głębi własnego jesiotrowego futra. Z dachów leją się nieprzerwanie strumienie na czapkę i nos. Ogarnia cię dreszcz i ziewanie. Ale nie można dziś ziewać. Idę ulicą Wierzbową, a liści pędzi za mną znany mi od dawna łotr, roznosiciel kurierów z ogromnym nosem. Leci i krzyczy na całe gardło. Telegram z Berlina, z Berlina. Kupuję za dziesiątkę ów telegram, a raczej dodatek do porannego i dowiaduję się wreszcie, że Wilhelm... Umarł. 162 marki równa się 100 rubli srebrnych, nota Turcji wystosowana do Bułgarii, wahadłowa odpowiedź Austrii, śmierć Wilhelma, powrót gnijącego następcy tronu z San Remo, mruczenie niedźwiedzie dzienników ruskich. To wszystko podobne do dzisiejszej mgły. Tak jak ona natrętnie wciska się w szranki twego myślenia. Co się spoza niej wychyli? Czy burza? Czy znowu mgła? Czy straszna twarz słońca? Nie wiadomo. Bo to marzec. Przed oknami redakcji tłumy rozgorączkowane, ciekawe. W kioskach kupują kuriery zarówno robotnicy, jak panowie w futrach. Dziś o polityce z tajemniczą miną mówią nie tylko już emeryci, lecz i kucharki i sam pan rewirowy z dziewiątego ucząstku. Stał przed redakcją robotnik stary i sylabizował sobie po cichu. Przesylabizowawszy zbliżył się do mnie z zapytaniem: Który to umarł? Stary czy młody? Stary. A to ta, panie, mała szkoda, szepce mi na ucho, bo to chycel wyganiał naszych. 11 marca, niedziela, 1888 rok. Jestem chory, mam nieznośną febrę. Nerwowy ból głowy, rozdrażnienie nerwów, dochodzące do najwyższego punktu. Dziś przepędziłem noc bezsennie w strasznej gorączce. Pomimo całej wstrętności tego niemal nieświadomego stanu, lubię go. Marzy się swobodnie, szeroko jak wariat, myślisz tylko obrazami i unoszą się przed wytrzeszczonymi oczami coraz to insze postaci, znajome, ubóstwiane, drogie. Mówisz z nimi, całujesz ich ręce dobre i litościwe, i szczęście usiada na brzegu łóżka. Kiedy indziej przychodzić nie chcą, a jeśli przyjdą, to po to, by rozpłakać się w pustym sercu, a potem chichotać długie argumenty złości, pogardy, potępienia. Tak, pani Heleno, drogi nasze poszły w różne strony. I tak się odbiły od miejsca naszego szczęścia, że trzeba newralgii, by obraz twój przywołać z tej wiecznej podróży. Ach, ileżbym dał za jeden wieczór cichej rozmowy z tobą. Wielkie krople odwilży sypią się z dachów jak wtedy w kielcach, gdyśmy byli sami jedni, zakochani w płomieniach naszych oczu. Tyle czasy nie widzieliśmy się. I czyż podobna bym ci nie opowiedział przeżytych dziejów mojego serca? Wczoraj, po dziesięciu dniach niewidzenia, spotkałem Manię. Wyprawiła do domu siostrę, z którą szła i zaczekała na zgodzie. Śliczny nosi kubraczek, potrzebny dla całokształtu z główką, jak kolor jej sukni dla mojego gustu. Kiedy zobaczyłem ją, doznałem tego dreszczu, jaki przejawia się nie w sercu, Choć ono bije szybciej i mocniej, lecz gdzieś w okolicach e, diafragmy. Nie chce nigdy nigdzie wejść i woli chodzić po błocie w ciągu dwóch godzin. Na schodach za to lubi się tulić, mrucząc według swego zwyczaju jak rozmarzona kotka. Dała mi do pisania ćwiczenie pod tytułem wychowanie i wykształcenie. Mam to przynieść na jutrzejszy ronde X, róg zgody i marszałkowskiej. W uczucia, gdyby takie w całej pełni zjawiły się i pociągnęły nas ku sobie, wplata się znowu wytwór warszawski niewiara. Jest to cecha znamienna. Warszawiacy są takimi mistrzami w udawaniu uczuć, gdzie chodzi o cele namacalne, że w szczere uczucie nikt nie wierzy. Prawdziwa miłość musiałaby zajść aż na brzeg samobójstwa, posądzana nieustannie o podłość. Czasami Maniusi wyrwie się serdeczne słowo, i zaraz w ślad za nim idzie cyniczno-panieńskie oświadczenie. Jakie to smutne. 15 marca, czwartek, w nocy. Piszę leżąc w łóżku, a leżę tak już od niedzieli, gdyż jestem chory. Na co jestem chory, sam nie wiem. Jest to febra, przeważnie, lecz połączona ze strasznym bólem głowy i z upadkiem sił odbierającym wszelką możność chodzenia. Boli bok, gorączka 38 stopni, puls 90 razy do 100. W poniedziałek byłem u doktora Mazarakiego, gdyż i stare grzechy wskutek nowych przewinień domagają się o karę. Zapisał mi proszki o tyle zgubne, że kosztowały rubli srebrnych 1 kopiejek 45. Miły doktorek, ten pan M. Człowiek młody, rozumny, bystry i naturalny. Przy tym nie bierze od studentów pieniędzy, co jest nadzwyczaj dodatnią cechą. We wtorek dostałem ataku febry tak strasznego, że wystraszył się cały dom. Zsiniałem, byłem bezprzytomny, szczękałem zębami jak aligator. Było to coś w rodzaju wielkiej choroby. Trwało godzinę. Przyszła pani Huisson, obstawiano mnie najrozmaitszymi specyfikami, ubolewano, płakano. Ja na wszystko szczękałem i kłapałem zębami, nie mogąc zupełnie mówić. Nareszcie paroksyzm ustał. Zażyłem naraz 15 gram chininy. Przeniesiono mi łóżko pod piec. Podporządkowano siennik materacami, przykryto futrami, kołdrami, A czym kto mógł. Usnąłem na godzin 16. Czaszkę rozsadzał straszliwy ból głowy, jakieś łupanie połączone z trzaskiem i szumem. Leżałem w kałuży potu, i stan taki z małymi zmianami trwa ciągle. Próbowałem wstawać z łóżka, lecz musiałem niezwłocznie kłaść się, gdyż nogi się plączą, mróz łazi po kościach i w oczach migają płomyczki. Płomyczek taki zapala się jak iskierka w kończynach palców, idzie w górę, liże każdy nerw z kolei, wreszcie jak płomień uderza na móżdżek i boli, boli głowa. 17 marca, sobota. Wstałem nareszcie co za rozkoszne uczucie wstać i iść. Iść i upijać się powietrzem po atmosferze przepoconych nocnych koszul i poduszek, proszków, kropel, leków. A samo chodzenie? Idziesz bez końca. Chodzisz, choć nogi drżą pod tobą. A wczoraj jeszcze musiałem stawiać bańki nad moimi nieszczęsnymi wiecznie kłującymi płucami. Aj, te płuca przeklęte! Wiosna się zbliża. Kuriery przynoszą nieustannie wieści o powodziach. Tymczasem jeszcze panuje mróz czternastostopniowy. Byłem na wystawie muzycznej. Fortepian Chopina, jego portrety, listy, włosy, pamiątki. Dziwną czcią otaczam tego człowieka. Wypieszczone dziecko narodu. Tam pamiątki artystyczne po księciu Józefie, tam portret wielkiego Zygmunta, a dalej dawne instrumenty. Dziwne, niezrozumiałe, dziwaczne. Patrzysz na nie z niemym strachem i niemal boisz się głosu, jaki wydadzą. Hrabia Plater uwija się wśród nagromadzonych rzeczy i hrabskim głosem wskazuje: pianio Marii Kaźmiery, jedyny antyk w Europie. Okiem profana rzucasz na nie i wracasz znowu do szufladki Chopina. Jeden akord z jego muzyki zmusiłby cię do płaczu i złości nad wielkim niczym. Choroba czyni człowieka poważnym. Miłostki, awanturki, pijatyczki ustępują miejsca smutkowi długiemu, smutkowi rozmyślań. W co ja wierzę, w nic nie wierzę, bo ani w Boga, ani w diabła, ani w ideały pozytywistyczne, ani nawet w samą niewiarę. Jestem zarówno w polityce, jak i w religii anarchistą. Niech każdy ma w swym sercu i głowie republikę. Niech mu wolno będzie czuć i myśleć jak chce. Ileż to razy idę do pustego kościoła i słucham jego tajemniczej, mrocznej ciszy, ale najczęściej modlę się tam do kościuszki. Jestem poganin. Wierzę w ducha przyrody. Tym duchem jest wieczna piękność i wieczne życie. Zresztą dajcie mi pokój z filozofią. Znam tylko uczucie. Przerosły nim jak tłuszczem wszystkie myśli moje. Nieraz zdarza mi się czytać dziennik w cukierni, napotkać jakiś wyraz i płakać nad nim, zakrywszy oczy. 19 marca, poniedziałek. Byłem wczoraj na odczycie doktora Ochorowicza z historii hipnotyzmu. W sali aleksandryjskiej panował tłok niezmierzony. Zgromadzenie składało się przeważnie z kobiet. Widziałem, miałem przyjemność widzieć, prawie wszystkie emancypantki, jakie poznałem w Warszawie. Ochorowicz dość długo i dość monotonnie mówił o stanie medycyny w wieku XVIII, a to dlatego, aby zaznaczyć stanowisko Mesmera. Mesmera apoteozował broniąc nie tylko jego nauki, lecz nawet jego charakteru. Wypełnił rzecz mnóstwem szczegółów, czas od czasu czyniąc wycieczki w stronę medycyny, wycieczki rażące i niepotrzebne, choć wszczepione w tok opowiadania nadzwyczaj zręcznie, z subtelnym, zamaskowanym, a drapieżnym szyderstwem. Można by wnosić, że jest zdecydowanym wrogiem środków leczenia dziś przyjętych, że uważa za jedyny środek leczniczy hipnotyzm i nic więcej. Towarzystwa lekarskie wystąpiły przeciw klinice Ochorowicza z taką zaciętością, jakiej nie wzbudziłby owczasz leczący. Pisma, przegląd tygodniowy obrzuciły go grubiaństwami, nazywano go tam bowiem nieukiem, szarlatanem, wyzyskiwaczem. W najbardziej spokojnej naturze musi taki sposób krytykowania wywołać żal a przecież hipnotyzm dziś jest kwestią poważną wartą aby poważna nauka w wyniki jego wejrzała my mamy tylko apoteozę lub posądzenia i insynuacje dla naszych wielkich a ochorowicz należy do naszych większych ludzi 19 marca poniedziałek 1888 rok Wracam z moich lekcji. Zmoknięty jak kura wodząca kaczęta. W sąsiednim pokoju wesoło, imieniny jednej z naszych sąsiadek. Są tam goście. Słychać wesołą gwarę dzieci, śmiech kuzynów i kuzynek, którzy zebrali się na imieniny. Daje się herbatę dla dzieci cukierki. Rozmowa toczy się wesoło, przebiega z przedmiotu na przedmiot. Upiększona śmiechem, przeplatana dowcipem, anegdotami. Wszystko to woła z ciemnej oddali wspomnienia. To imieniny mojej matki. Pamiętam, jak byłem ośmioletnim chłopcem, jak pisałem laurki. Pamiętam duży pokój w naszym dworze, duży piec, w którym płonie ogień, wicher huczący i drobne kropelki deszczu, dźwięczące po szybach, i siebie deklamującego powinszowanie kochana mamo i tak dalej. Potem łzy jej te duże łzy. Wielkie łzy bez blasku, łzy dzikiej miłości, jaką mnie kochała. Ostatnie powinszowanie pisałem, będąc w klasie pierwszej, w drugiej byłem już sierotą. 21 marca, środa. Maniusia mieszka na Zgodzie, tam gdzie ja jadam obiady. Nasza jadłodajnia mieści się na pierwszym, Maniusia mieszka na trzecim piętrze. Wczoraj oczekiwała mnie na schodach. Jeden maleńki pocałunek i rozkaz przyniesienia ćwiczenia na zgodę o szóstej. O szóstej spotkaliśmy się. Ma nowy kapelusz. Ładny, nie tak jednak ładny jak poprzednia konfederatka. Poszliśmy do kuzynek Maniusi na miodową, z miodowej na długą. Tam szukaliśmy jakichś państwa W których odnaleźć nie może nikt kto całuje się na pierwszym piętrze całuje na drugim schodzi na pierwsze aby się całować wchodzi na drugie całując i tak bez końca aż dotąd póki policzki nie zabarwią się a oczy nie gasną od ognia wróciwszy wieczorem do domu zastałem list od pani Heleny Donosiła, że dziś będzie w Warszawie. Dziś jednak miałem nadzwyczaj wiele zajęć, także postanowiłem nie widzieć się z panią H. Poszedłem tedy na lekcję do rysowników i wróciłem na chwilę do domu, aby niezwłocznie zabrawszy książki iść na korepetycje. Nagle ujrzałem przed moimi oknami panią H, badającą stróża. Wyszedłem i oddałem się pani Helenie na własność. Panna Cecylia, która jej towarzyszyła, znikła wkrótce. Zostaliśmy sami, aby mówić sobie wyszukane komplementy i wyszukane impertynencje. Minęliśmy kilka ulic, a ja ominąłem czas korepetycji na Grzybowskiej. Helena zaproponowała przejażdżkę. Wsiedliśmy w dorożkę i ja zakomenderowałem jazdę do Łazienek. Dzień prześliczny, ciepły. Ziemia wypręża namiętne piersi ku słońcu spod koszuli śniegu. Czuć ciepły jej oddech, parę jej pulsującej krwi, dreszcze jej przebudzenia. W alejach powiał już ten wiatr polny, nieskończony, namiętny. Obchodziłem święto wiosny wspomnieniem mojej miłości. Istota, którą kochałem nad wszystko w życiu, siedziała obok mnie, Tuląc się, pieszcząc moje ręce, patrząc mi w oczy i udając tę wierność, za którą opłaciłem straszliwy haracz bezsennych nocy, czułem, że jej już nie kocham. Nie kocham wcale. Nie kocham cię, nie, nie, myślałem, gdym szeptał jej słowo dawno przebrzmiałych przysiąg. Ach, co za rozkoszna zemsta przysięgać i kłamać tak wytwornie, aby oczy pani Heleny zachodziły mgłą rozczulenia i śmiać się z niej w duszy serdecznie. Zdobywać tę samą panią H, za którą szalało się cztery lata, stawiało się na kartę wszystko, aby wygrać jej uśmiech. Pani Heleno, jeżeli uczułaś, co myślę, to musiało Cię to zaboleć. Z Twego sługi, sług. Z twego raba i służalca taki pan. W Łazienkach leży śnieg, stoją zmoknięte drzewa i nie ma żywej duszy. Dorożka nasza sama napawała się błotem i świeżym powietrzem. Dobroczynne jest urządzenie dorożek, z tego mianowicie względu, że dorożkarz siedzi tyłem do pasażerów. Pasażerowie mogą się całować, ile im się podoba. Gdyż w całym olbrzymim parku panuje głucha cisza, nie ma ani jednej żywej duszy. Jeździliśmy tam przez całą godzinę. Tam, nazad, koło pałacu, z powrotem, we wszystkich kierunkach. Tak obchodziłem święto 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Wpatrywałem się w te prześliczne oczy, w te lazurowe, cudowne oczy, dla których tyle wycierpiałem. Które zabrały cztery lata moich marzeń, w oczy mojej Heleny, i przypominałem, przypominałem wszystko, każdy niemal dzień, i wszystko zjawiało się w mej pamięci. Wszystko. Wtedy kazałem zawrócić do miasta, bo mogłem za chwilę oszaleć na nowo. Czułem już tę bezmyślność straszliwej niemocy, kiedy bałem się tych oczu jastrzębich. A, pani Helena czuła, że słabne, bo patrzyła marząco po dawnemu, i jeśli całowała, to z szeptem Niedobry. Czyż mnie nie kochasz? Czepiała pamięć moją na strunach lutni czarujących przypomnień. Na szczęście dorożka zatrzymała się na nowym świecie. Rzuciłem z miną Kronenberga dorożkarzowi ostatniego rubla i pożegnawszy Helenę. Obiecawszy, że będę na dworcu polskim, poszedłem na korepetycję do panny Heleny K. Stamtąd o ósmej poszedłem na lekcję do robotników. Mówiłem o okresie rozbiorów od 1773 do 1796. Kazałem zapisać daty, wyłożyłem detalicznie fakty. Zaczynam umieć mówić do nich. I szczęśliwy jestem z mocnego uścisku ich grubych, Spracowanych, namulonych dłoni. Jest to wielka nagroda. O wpół do dziesiątej wsiadłem w tramwaj i pojechałem na dworzec teraz Polski. Gdy wchodziłem na peron, uderzał trzeci dzwonek. W oknie wagonu klasy pierwszej stała pani Helena z podpartą głową na cudnej rączce. Ach, zadrgały te piekielne źrenice aż w głąb mojej duszy. Nie przyjedziesz do B? Nie, nie chcesz czy nie możesz? Nie chcę i nie mogę. A dlaczego nie chcesz? Pociąg ruszał zwolna. Dostrzegłem na jej wargach przelotny, szyderczy, bolesny uśmiech zranionych. Poczułem w ciągu jednej minuty niezmierzony żal. Duch jakiś szeptał. Ona ci oddała swój honor, cnotę, wierność, spokój sumienia. Odepchnąłem te głosy pięścią woli. Pociąg znikał. Po duszy przeszło się ciche, łzawe, jedno westchnienie. Moja hela, którą przestałem kochać, jak straszliwie dziwnymi są wyrazy. Nie kocham. Wróciłem do domu późno i poszedłem umizgać się do gęci Stacha, aby nic z dzisiejszego dnia nie pamiętać. Tak, nic, nic, nic nie wolno pamiętać. Zapomnieć na zawsze. 22 marca czwartek 1888 rok. Lekcje bezpłatne języka rosyjskiego u dzieci objął kto inny. Mnie bowiem powierzono lekcje gramatyki, literatury i historii polskiej w gronku uczniów szkoły rysunkowej Gersona. Jest ich dotychczas czterech. Wczoraj miałem z nimi pierwszą gawędę. Kazałem jednemu z nich przeczytać Odę do młodości. Zrobiłem rozbiór logiczny, gramatyczny i syntaktyczny, następnie wyjaśniłem znaczenie i wpływ Ody. Wreszcie mówiłem o romantyzmie, porównując go ze złotą epoką i pseudoklasycyzmem, wreszcie powiedziałem życiorys i znaczenie Mickiewicza. Umiem już stosować się do umysłów i mówić zrozumiale. Widziałem zadowolenie i zajęcie się żywe przedmiotem. Doktor M. wydał mi świadectwo chorowania w ciągu dwóch tygodni, lecz czy mnie razem ze świadectwem nie wyrzucą, wątpię bardzo. Ostatniego preparatu wcale nie robiłem. W PiSu nie ma czym zapłacić. Macocha na mój list odpowiedziała stanowczym zaproszeniem na święta. Jako motywa mające mnie wabić do Kielc wyłuszcza przyjazd panny Celiny, zaproszenie państwa rzet i tak dalej. Poczciwa i dobra macocha. W jej słowach znać dziwną serdeczność i nieocenioną życzliwość. Pojadę do Kielc. Przyszła dziś Mania na Rondy X z rumieńcem na ślicznej buzi. Mówiła, że to z pośpiechu. Poszliśmy do katedry świętego Jana. Ona poszła na pasję, a ja na lekcję. Po lekcji na dobrej poszedłem nad Wisłę. Majestatyczny to widok. Kry lodu z szaloną, ćmiącą w oczach szybkością pędzą na grzbiecie rzeki. Nie ma fal, jest jeden olbrzymi pas wody. Żółty, złowrogi. Na browarnej ulicy pływają łodzie, wyławiając zalane w swych sklepikach śledziarki. Z nadwisły poszedłem na świętojorską, gdyż tam miała być mania. Spotkaliśmy się i wracali zmęczeni do domu, śmiejąc się ze wszystkiego. Przychodzi czasami taka głupia wesołość. Śmiejesz się sam nie wiedząc czego. O po prostu czarne oczy, czarne jak noc pełna gwiazd wprawiają cię w stan taki. Nie wyliczyłbym ulic, jakimi się chodzi. Dość, że się chodzi najdłuższą drogą. W domu pocałunkom nie ma końca. Mania całuje teraz tak ładnie, że aż się cieszę. W mojej szkole wyćwiczona. Musi posiadać ten kunszt w wysokim stopniu. Dobra maleńka. Wplotła się w moje życie jak kwiatek, który się wpina wiosną w dziurkę od guzika. Gdy zwiędnie i straci zapach, Rzuca się kwiatek. Pani Helena nauczyła mnie tej maksymy życiowej, że oszukiwać zawsze lepiej niż być oszukiwanym, kłamać lepiej niż być okłamanym. Gdybym się przekonał, że Maniusia mnie oszukuje, nie przyszedłbym na schadzkę i rzecz skończona. A z panią H. tak mi trudno się rozstać, tak strasznie trudno dźwignąć krzyż na mogile miłości. Wstaje jak upiór i chodzi za mną. Jest ze mną nawet wtedy, gdy całuję młodziutkie, czerwone usta manii. Miłość do pani Heleny do gruntu mnie zepsuła. W serce, w uczciwość kobiety nie wierzę. Po prostu uważam każdą za istotę najprzód lubieżną, później chytrą, wreszcie podłą. Różnicę między nimi stanowi jedynie piękność. Spróbujcie zajmować się, badać, studiować serce kobiety brzydkiej. Znudzi was to, lecz się dowiecie, że jest złą i złośliwą. Im piękniejsza, tym lepsza, gdyż mając pewnik piękności, zajmuje się w wolnych chwilach uprawą takich kunsztów, jak cnota, obowiązek, szlachetność. Bardzo łatwo jest być piękną i cnotliwą. Zresztą najbardziej cnotliwa, majątek przekłada nad wszystko. Pani Helena udawałaby szalejącą za mną, gdybym dziś zdobył sobie sławę i bogactwo. Zachęca mnie nawet do pracy na polu literackim. Maniusia kochałaby mnie daleko bardziej, gdyby wiedziała, że mieszkam w trzech pokojach, nie w jednym. 24 marca, sobota. Noc jasna, czyste niebo, księżyc płynie spokojnie po przestworze bez chmur. Ta cudowna melodia jest dopełnieniem wiosennej nocy. Jesteśmy tak zepsuci cywilizacją, że na odczucie i uzmysłowienie czarów przyrody, trzeba nam melodii Strasznego Dworu. Moniuszko jest głębokim lirykiem. Ha, ale życie nie jest liryką. Myślę, myślę o mojej przyszłości. Zmienię formę mego życia. Ze studenta stanę się aktorem. Ta ukrywana przed dziennikiem nawet rządza musi wyjść na wierzch. Witaj pochodnio efemerycznej, kurierkowej sławy. Idę do tej drogi bocznymi ścieżkami z niewiarą we własne siły, z niewiarą tak wielką, że czekam jakiejś pięści losu, która by mnie popchnęła. Dziś mówić o tym nie będę, choć myślę już tak dwa lata, jest mi to wstrętne. Jeszcze jedna rana, jeszcze jeden cios, jedno nieszczęście, moja powieść. Urodziła się we mnie, gdy byłem w klasie ósmej, gdy czytałem Turgieniewa, rosła ze wzrostem namiętnej miłości do pani Heleny. Uczył ją myśleć ten. Bił ją socjalizm polski, kusiła praca organiczna, napawała sarkazmem nędza, głód, wodził po przepaściach, pieściły wspomnienia, kochała przyroda, a ja jeden oprowadzałem po życiu. Ileśmy widzieli, ile razy konali w męczeństwach bezsilności, ile razy wznosili się na skrzydłach, jak długośmy cierpieli. Zawsze jesteśmy razem, ciągle się czegoś uczymy. Czym jest? Jak się nazywa ta nauka? Dzika plątanina, chaos marzeń i wir obserwacji, a wiemy, że prócz obserwacji nie ma nic, prócz straszliwego naszego wroga psychologii. Marzemy, marzemy bez miary, stąd płynie brak męstwa. Czwarta w nocy: Czemuż cię nigdy nie mogę zapomnieć. Zapominam ci wszystkie wyrządzone mi krzywdy, przebaczam ci wszystkie niedole, jakie spłynęły na mnie z twojej winy. Nic ci złego nie pamiętam. Wracasz taką czystą, taką dobrą, taką moją, taką helą, jaką dawno, dawno byłaś w mym życiu. Dobroć twoja była niezmierzona. Cóż, że życie skrzywiło nasze proste drogi. Cóż, że poplamiliśmy się cudzołóstwem, cóż, żeśmy potargali węzły wszystkie i zlękli się nareszcie naszych czynów, uciekli od siebie. Wszak ty wiesz, co znaczy wspomnienie. W łazienkach obejmowałem twoją kibić i nie chciałem przycisnąć Cię do piersi, uzbrojony wolą. Udawałem, i dlaczego, po co? Wszak nikogo pokochać nie mogę i nie pokocham nigdy. Straciłem chęć do szukania miłości. Szukam rozrywek. Trzeba wypić wszystko, co nalał los do kielicha naszej doli. Nie pójdziesz za mną, nie podzielisz się twardą kością jałmużny, jaką daje praca. Nie chcesz i nie możesz towarzyszyć mi, więc zabierzmy owoce naszych męczarni, kwiaty naszych bezbrzeżnych uciech, ostatnie pocałunki. Rozejść się, nakazał los. Spotkać się i uścisnąć sobie ręce możemy. Czemuż dokuczamy naszym sercom? Gdy zupełnie wystygną, gdy zapomną, co sobie wzajem winny, będzie czas na uśmiech ironii. Teraz nie mogę odegnać pamięci o tobie i męczy mnie, dokucza mi nieznany żal. Postępuję jak głupiec, udaję Bajrona, odpycham cię. Wszak nie tyś winna, że zepsuty jestem, przegniły i na żadnym sercu odzyskać nie mogę niepamiętania, nieznania ciebie. Oddaję ci jeszcze i tę kartkę, tylko wspomnień pełną, lecz gdzieś w głębi serca wiem, że wielkim szczęściem będzie kiedyś odetchnąć po podłej historii życia na sercu twoim. Kiedyś cię jeszcze spotkam, kiedyś jeszcze szaleć będę na widok jastrzębich oczu i wiem, że będziesz moją, bo miłość dla ciebie nie zgasła. 29 marca, czwartek. Kielce. W ciągu tych kilku ostatnich dni masę wrażeń zebrałem do mojej torby podróżnej. Podróżnej, boć od trzech dni bawię w Kielcach. W niedzielę wieczorem spotkałem Maniusię i pożegnałem się z nią na długi tydzień niewidzenia się. Nigdy jej usta nie były bardziej rozkoszne i nigdy miększe ramiona. Z żalem żegnałem się z nią, ale nie trwa ona w mojej pamięci. Wieczorem w niedzielę przyszedł do nas Stach. Poszliśmy na pożegnalne kufli parę pod gwiazdę, a stamtąd około godziny pierwszej, wracając ulicą chmielną i dostrzegłszy światło w oknie pana Leona, zaszliśmy na gawędkę. Rozmawialiśmy o naszych sprawach publicznych. Dziś nie zdołam powtórzyć tej rozmowy, lecz utrwaliła mi się ona w pamięci na zawsze i wiele razy wracać jeszcze do niej będę, aby zasmucić się na nowo. Mówiliśmy o jego przekonaniach i antagonizmie względem nas. Rzucał sofizmaty niejasne przez długi czas, aż przyparty do muru przez Wacka rzekł. W rzeczy samej nie wiem, czym jestem. Rusinem czy Polakiem więcej? Popierać będę sprawę Rusinów, ich dążenia do oswobodzenia się, a to w tym celu, aby zyskać w nich przyjaciół dla Polaków. Weszliśmy od pana Leona około czwartej. Chciało nam się jeść. Ja miałem jechać o szóstej, szukaliśmy więc jakiejś jadłodajni. Wszystko było zamknięte, prócz szynku na rogu szpitalnej i chmielnej. Weszliśmy tam. W sąsiedniej izbie drzemie kilku dorożkarzy. Kilku robotników czekających na otwarcie fabryki, jest markier z jakiejś cukierni, pani za bufetem, gdzie dymi samowar i paruje gotowana kiełbasa. Zjedliśmy owej kiełbasy, porozmawiali z dorożkarzami i wynieśli się, gdyż dusiły straszne fetory, gaz, zapachy kiełbas i dorożkarski siarkowodór. Zaczynał się świt. Do odjazdu pozostawała godzina czasu. Poszliśmy więc na stare miasto. Zwiedziliśmy kamienne schodki, i brzozową. Przyglądaliśmy się osobliwościom rynku, podziwiali strukturę świętego Jana. Delikatne, mocno ponsowe promyczki czepiały się kolumienek wieżycy, podobnych do rozstawionych palców ręki wskazującej na niebo. Wracaliśmy szybko do domu. Ująłem w rękę mój tłomoczek i pożegnałem westchnieniem szczerego żalu nasz pokój. Sąsiadeczki, ściany. I te swobodne chwile, jakie tam bujnie przebiegły. O siódmej z rana byłem już w towarzystwie Wacka i Stacha na dworcu nadwiślańskim. Moi towarzysze drzemali, ja sam byłem śpiący. Wskoczyłem do wagonu i pożegnałem ich skinieniem głowy. Pociąg pędził nad żółtą, rozlaną niezmiernie wisłą, wpadł później w lasy, przeorywał pola czerniejące spod śniegu, aż dopadł moich stron, moich gór. Moich rudowatych wąwozów, wbiegł na szczyty gór, skąd widać daleki krajobraz daleki niezmiernie na jego krańcu szarzeje kępa olch wielkich dalej bieleje staw moja wieś. Wpijasz się przez chwilę wzrokiem w ten landschaft i nic nie czujesz tylko otwierasz okno wagonu i oddychasz tym powietrzem długo. Usilnie. To taka rozkosz. Swoja ziemia. Swoja wieś. Wkrótce świst przeciągły daje znać, że możesz już widzieć. Kielce. Wsiadam w dryndę i jadę przez miasto ducha, zbudowane przez księży biskupów na skalę bigoterii. Jestem wkrótce u państwa rzep. Ci sami ludzie trochę stetryczeli, trochę wyłysieli, ale mówią te same zdania, jakie głosili dwa lata temu. Poznałem jedną nową osobę, pannę S., wychowanicę Instytutu Maryjskiego, a mającą tę zaletę, że nie przysięga się, jak cesarza kocham. We wtorek wychyliłem się na miasto. Kielce, tyle lat, taka nieskończoność przypomnień, epizodów, taka mnogość przeżytych lat, tyle smutków. Śliczne sny i gorycze. Wszystko od klasy wstępnej do klasy ósmej, zapisane na kamieniach, na wieżach kościołów, na panoramach krajobrazów, na chodnikach ulic. A nie zmieniło się nic, gdyż w Kielcach nic się nie zmienia. Ci sami emeryci, te same tynki na kamienicach i doprawdy, ani jednego nowego kamienia. Kilka panienek wyrosło z kóz, na które się ongi nie zwracało uwagi; kilku nowych przedstawicieli siły zbrojnej, wymotylonych z poczwarek znanych osłów gimnazjalnych, jakaś nowa knajpa na małej ulicy. Zresztą wszystko to samo tak dalece, że wydaje się jakoby od mego wyjazdu minęło dwa tygodnie, a nie tyle goryczą napojonych godzin, z których ułożyły się dwa lata rozłąki z kielcami. Widziałem nauczycieli, wszyscy ci sami, niezmienieni na Jotę W tych samych paltach: Kremer, kanonik, Matulaites, Sperl i inni, nie mówiąc o mumiach, takich jak zubel nieśmiertelny, wszyscy ci sami. Ogarniała mnie gorączka zajrzenia wszędzie, w każdy kąt, w każdą nora. Wbiegłem do naszego kościołka. Stary przyjaciel. Usiadłem w kącie i marzyłem. Nie było tam nikogo. Dusza ucieka w minione lata i waży się jak ptak na skrzydłach wspomnień. Tam służyłem pierwszy raz domszy. Tam stawałem, będąc w klasie pierwszej, tam w trzeciej. Niezrozumiałe napisy pomników stają się zrozumiałymi. Płomienna wiara, ascetyczne modlitwy uciekają, spłakane. Nadchodzi bowiem uczniowski ateizm. W tym kącie czytywałem w czasie nabożeństw Brandesa. Ach, wszystko to ginie wobec tej migotliwej szczęściem zmianki pamięci, że pod murem tego kościoła grywałem w piłkę. Gdzie te lata? Trup zakopany głęboko w czarną ziemię. Nie zostało ze nic tylko łzy gorące, łzy ciche złotych marzeń o przeszłości. Wszak tam, w tej oto ławce, siedziała Helunia. Ktoś z kolegów moich śpiewał na chórze, a ja patrzałem, tylko i dusza wydzierała się ze mnie. Leciała nie już do niej, ale wyżej, jak akordy tej pieśni wyżej, niż lata wiatr wyżej, niż się wznosi modlitwa. Aż tam, gdzie mieszka szczęście.